Co za gość. O książkach i nie tylko. W bibliotece. Cześć, mam na imię Ula. Na co dzień pracuję w czytelni naszej bocheńskiej bibliotece. Zajmuję się Instagramem i częściowo Facebookiem i też tworzę dla naszej biblioteki plakaty promocyjne, zaproszenia. No i mam nadzieję, że się już widzieliśmy w czytelni albo że się zobaczymy niedługo. To czy to? Iron Man czy Superman? Iron Man. Spacer w deszczu czy w śnieżycy? W deszczu. Szachy czy warcaby? Warcaby. Z książką w plecaku czy w torebce? W plecaku. Oprawa twarda czy miękka? Miękka. O mnie się nie martw czy nie możesz teraz odejść? Nie możesz teraz odejść. Karnawał w Rio czy w Wenecji? Ale ciężkie pytanie. Oba? Poproszę oba. Mistrz czy Małgorzata? Mistrz. Czytać gdziekolwiek czy cokolwiek? Gdziekolwiek. Po rozgrzewce. Gdybyś mogła stanąć oko w oko z twoim ulubionym bohaterem literackim, byłby to... Tak naprawdę to nie byłby ulubiony, bo wręcz nie darzę sympatii tej postaci, czyli to jest Lila z Genialnej Przyjaciółki. A chciałabym z nią stanąć, ponieważ jest kompletnie przeciwną charakterową postacią ode mnie tak naprawdę. I ona jest zaborcza, jest egoistyczna też momentami, więc kompletnie inne charaktery. I to jest taka osoba, którą chciałabym się spotkać na parę godzin, ale potem więcej nigdy. Nigdy więcej. Kompletnie. Ale jest tak ciekawą postacią, troszeczkę negatywną, że myślę, że to było ciekawe spotkanie. Książka, która zrobiła na tobie największe wrażenie. Och, często ostatnio powtarzam o tej książce, więc powtórzę po raz kolejny. Szklany Klosz, Sylwia Plath. Jednak to jest książka, która tak oddaje depresję i w ogóle zaburzenia psychiczne, że po prostu można zaznaczyć cytaty, tak naprawdę myśli, które też się dzieją w głowach osób, które się zmagają z takimi problemami. I to jest tak bliskie po prostu mojemu sercu, że miałam takie, boże, ktoś, jakby takie zrozumienie naprawdę z tej książki bije. Kontynuację której książki chciałabyś przeczytać? Powtórzę się i powiem, że to również będzie Szklany Klosz, ponieważ nie wiem, czy wszyscy znają historię, ale autorka no, parę miesięcy później, z tego co pamiętam, się popełniła samobójstwo. I ta książka, miałam straszny problem przez pierwsze czytanie z zakończeniem tej książki, bo kończy się takim rozdrożu, że tak powiem. Czyli stajemy przed tym, że nie wiadomo, gdzie ta bohaterka pójdzie tak naprawdę, co się z nią stanie. I byłabym bardzo ciekawa po prostu, co dalej z tą bohaterką. Więc Sylwia Plath, dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego? Książka, która nie powinna powstać. I tutaj zaskoczę wszystkich, bo nie powiem ani 50 twarzy Greya, ani jakieś 365 dni. Bo to są głupiutkie książki, ale są też śmieszne w tym moim zdaniem. Książka, która nie powinna powstać i która mnie tak denerwuje, to są Normalni ludzie w sali runnej. Nienawidzę tej książki. Jest tak infantylna, przepraszam, już nie mogę wysłowić. Jest tak dziecinna, ale próbuje być czymś tak po prostu niesamowitym i bardzo mi też nie denerwuje opinia, która krąży gdzieś tam w internecie, że to jest książka pokolenia tam 20-30-latków. Absolutnie. My się tak nie zachowujemy. Naprawdę, nie zachowujemy się tak głupio i radzimy sobie, moim zdaniem, z relacjami personalnymi, a nie jak bohaterowie tej książki, więc absolutnie nienawidzę. Czytaliśmy ją z młodych maturzystami. Tak, a to od tego się zaczęłam, chciałam przeczytać. Tragedia. No. Oni stwierdzili, że ta książka w ogóle nic ze sobą nie niesie i nie jest obrazem żadnego pokolenia według nich. Ani ich pokolenia, ani wcześniejszego, ani późniejszego, że po prostu jest taka. Tak, jest sobie napisała, zrobili dobry PR. Dokładnie, dobry PR. Obecnie czytam. Obecnie czytam książkę, nikt nie opisuje, nie powiem nazwy autora, bo jest to koreański autor, więc pozwolę sobie nie wymawiać. Jang Jun-jin, jeśli dobrze przeczytam. I jest to książka, która myślę, że będę płakać na niej, bo jest piesek i myślę, że piesek, coś będzie tragicznego z pieskiem, więc już się boję, ale dobrze się zapowiada. I polecam, jest wydana przez wydawnictwo Tajfuny, które absolutnie uwielbiam. Wydają książki azjatyckie, więc polecam, żeby sobie obczaić, co mają u siebie. Czytelnicze wyzwania na rok 2023. To systematyczność. Niestety mam takie momenty, gdzie nie czytam w ogóle przez x czasu, a potem zaczyna się faza manii i zaczyna się czytania przez x czasu, więc chciałabym to usystematyzować i po prostu, żeby to było bardziej takie ciągłe. Czy dobra książka musi być smutna? Dobre książki, moim zdaniem, powinny być słodko-gorzkie. Gdyż, albowiem, ponieważ. Jak możemy docenić szczęście, kiedy nie doznamy smutku? Tak naprawdę. I wydaje mi się, że wszystkie dobre historie muszą mieć chociaż malutki element smutku, żebyśmy docenili to szczęśliwe zakończenie. Mhm. Tak jest moje zdanie. Czy w bibliotece powinno być cicho? Absolutnie nie. Ponieważ jeśli jest głośno, to znaczy, że są ludzie. A jeśli są ludzie, to znaczy, że biblioteka żyje. Jedyne, co bym tutaj dodała, to naprawdę, że biblioteka potrzebuje strefy ciszy, ale ona nie może być cicha. Oczywiście musi na to pozwalać architektura i warunki lokalowe, ale nie, biblioteka absolutnie nie powinna być cicha. Czym jest dla Ciebie biblioteka? Ta biblioteka konkretna to będzie dłuższa powieść. Od lat w zasadzie dzieciństwa była azylem dla mnie. I to dzięki tej bibliotece w ogóle zdecydowałam się, żeby pójść na bibliotekoznawstwo studiować. Dzięki tej bibliotece zawdzięczam tych wszystkich wspaniałych ludzi, których poznałam na studiach i w ogóle podczas mieszkania w Krakowie. I teraz móc tutaj pracować i choć trochę swoją pracą się odwdzięczyć za ten azyl, którego dostałam wtedy, doznałam w sumie też. No to jest niesamowite uczucie, więc ta biblioteka znaczy dla mnie bardzo dużo i w dalszym ciągu jest azylem dla mnie. Dziękujemy